Siedziska, dzisiaj zapraszam Was na nowy filmik. Tym razem pogadamy sobie o nowościach, które upolowałam na Yolse. Plus do tego mam dla Was konkurs. Mam dla Was konkurs, będą do wygrania dwie bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy. Więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście zostańcie ze mną, obejrzyjcie do końca. Na końcu powiem, o co dokładnie chodzi i na samym dole w opisie również będą zasady tego rozdania, więc jeżeli ktoś ma ochotę wziąć w niej udział, to oczywiście polecam, bo naprawdę warto. A jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, co upolowałam ostatnio na Yolse w dobrej cenie i czego będziecie mogli się spodziewać w kolejnych filmikach, to oczywiście zapraszam do oglądania. Dobra, trochę poszalałam na Yolse. Mam trochę produktów koreańskich, mam też trochę produktów japońskich. Ale po kolei, spokojnie. Po pierwsze co, przygotowuję się do filmiku, gdzie chciałam Wam polecić moje ulubione cushiony. Zrobiłam sobie, że tak powiem, refill, czyli uzupełniłam braki tych, które po prostu już zużyłam. Dobrze wiecie, że w cushionach na przykład, jeżeli macie na przykład cushion, możecie go bez problemu wyjąć i zostaje Wam samo... ten się trzyma, diabeł jeden. I zostaje Wam samo opakowanie, nie mogę z tego go wyjąć. Z któregoś na pewno będę mogła wyjąć, bo to wiecie, jest tak mocno tutaj wciśnięte. O, jest. Możecie sobie kupić taki refill, dostajecie go oczywiście z gąbeczką, jeżeli zostawicie sobie to opakowanie, to jak najbardziej będzie Wam wszystko pasować. Ja mam kilka takich opakowań, zresztą mam kilka cushionów, które bardzo lubię, więc ja sobie po prostu zostawiam te opakowania i kupuję te takie dodatkowe uzupełniacze. Widzieliście, że już w ręku trzymałam Misha Velvet, to jest jeden z lepszych cushionów, jakie w życiu miałam. Ja go bardzo lubię i mam jeszcze dwa zapasowe, więc on na pewno pojawi się w filmiku o cushionach, natomiast będę chciała też nakręcić to w ten sposób, że po prostu zobaczycie, jak dany produkt sprawdza się na mojej twarzy, więc mam nadzieję, że to będzie czysta, ładna recenzja i będziecie widzieć sami efekty. Jak najbardziej Misha Velvet, średnie krycie, utrzymuje się u mnie cały dzień. Pamiętajcie, że mam cerę mieszaną, piękny kolorek, ja mam akurat tej 23, bodajże. Tak, numerek 23 jest idealny dla mnie, myślę, że nie ma z tym żadnego problemu. Dalej, Signature Tension, to jest Aura Tension dokładnie, to jest Misha. W ogóle mam do góry nogami tego cushiona, nie wiem czy on Wam coś... O, jest, dobra, wyfokusował Wam. Jest przepiękne opakowanie, ja już bardzo dawno temu używałam tego cushiona, natomiast on mi się super sprawdzał, więc będę chciała też na pewno pokazać Wam dokładnie, jakie ma krycie, jak on wygląda na mojej skórze i jak się będzie utrzymywał, więc jeżeli kogoś interesują takie filmy i macie cerę mieszaną, to polecam. Dlaczego lubię cushiony? Bo one mają fajne SPF-y, bardzo dobrze się je przewozi w takich opakowaniach, nic Wam się nie wylewa, nic Wam się nie, nie wiem, nie upaćka, tym podobne. Do tego możecie sobie zrobić poprawkę bez żadnego problemu. Mamy lusterko, mamy oczywiście tą taką gąbeczkę, więc mega. Na pewno zapytacie, czy ja piorę te gąbeczki. Tak, ja je piorę. Raz na tydzień, zresztą mam kilka wymiennych, nawet możecie sobie kupić takie pakiety tych takich samych gąbeczek i bez problemu możecie je wymieniać. Ja osobiście te swoje piorę. Piorę je na początku w takim zwykłym płynie, później doczyszczam jeszcze i dezynfekuję, więc ja za każdym razem mam osobne... Wydaje mi się, że to jest bardziej higieniczne. Oczywiście nie muszę mówić, że nikt tego oprócz mnie nie używa, tak? Mam dwie nowości, do których się przekonałam. Po pierwsze jest to Moonshot, to jest jedna z nowszych marek na Yolse. Ma przepiękny ten cushion, po prostu jest cudowny, takie idealne kolorki dla mnie. Oczywiście w środku również bardzo podobnie. To co mi się podoba, to on ma troszeczkę inną gąbeczkę. Ta gąbeczka jest tutaj taka leciutko ścięta, więc bez problemu możecie sobie dotrzeć do miejsc, które po prostu potrzebują tego, żeby być bardziej precyzyjnym. Ja tutaj, tak jak mam napisane, mam kolorek 201, który też jest idealnie dopasowany do mnie. Przepiękny jest, po prostu jest przepiękny cushion. Drugi to jest Mamonde. Ja ostatnio zaczęłam testować w ogóle produkty Mamonde. Zaczęły mnie integrować przez Park Shinhye i dużo pozytywnych recenzji na YouTubie. Mówię, spróbuję. Na pewno będę chciała jeszcze wypróbować ten czerwony i chyba jest czarny. I też wiem, że niektóre z Was prosiły mnie na forum tych azjatyckich kosmetyków o to, żebym wypróbowała Herę. Skuszę się na pewno na Herę, także dam Wam znać, jak się będzie u mnie sprawdzała, natomiast tutaj jest Mamonde. Mamonde ma bardzo podobną gąbeczkę jak Moonshot, czyli też macie taką ściętą. Powiem Wam, że to jest bardzo fajne, bo na przykład pod oczami można sobie spokojnie, ładnie doklepać. Natomiast ten cushion jest troszeczkę inny od wszystkich. Widzicie, tutaj jest taka gąbeczka, która jest siateczkowa. To nie ma sensu, ja wiem, ale tak jest. I on zupełnie inaczej się wydobywa, jego tutaj trzeba nacisnąć tak w
całości i dopiero wtedy on wychodzi. Powiem Wam, innowacyjny produkt, natomiast to, czy mi się sprawdził, będziecie musieli poczekać do kolejnego filmiku i zobaczyć, czy jestem z niego tak na 100% zadowolona. Nie powiem Wam teraz. Nie powiem Wam teraz, bo będę chciała, żebyście zobaczyli tamten filmik. Dalej. Bardzo dużo z Was polecało mi maseczkę do taką sleeping bag. To jest ta ich taka jedna ze sławniejszych. Chryste Panie, to jest wszystko po ichniejszemu w tych takich znaczkach. Beauty of Joseon. I wiem, że Joseon to jest jakaś historyczny czas w Korei. Nie będę się zagłębiać, na pewno jest internet, do którego Wam to zupełnie 100 razy lepiej wytłumaczy. To jest Revitalizing Sleeping Mask. Dokładnie taka maseczka. Tutaj Wam przybliżę troszkę opis, możecie sobie zatrzymać. Powiem Wam tak, ta maseczka mnie zaskoczyła z tego względu, że ona jest glutkowata. Nazwijmy to tak. Ona jest, tak jak widzicie, już jestem tutaj w połowie, ona jest takim... Jest bardzo płynna, jest taka glutkowata, natomiast najlepiej według mnie osobiście nakłada się na suchą skórę pędzelkiem. Tak delikatnie, jak sobie rozłożycie, efekty są porażające. Według mnie osobiście bardzo dobra maseczka, bardzo fajnie jej się używa. Wchłania się cała, leciutko się klei, więc jeżeli ktoś tego nie lubi, to musi na to uważać. Ale ja jestem z niej mega zadowolona. I dlategoż mam drugie opakowanie dla Was i to jest pierwsza rzecz, która będzie do wygrania w tym rozdaniu, więc jeżeli ktoś by chciał, to polecam. Polecam, bo naprawdę warto. Dobra, przejdźmy do szminek. Ostatnio mam zajawkę na różnego rodzaju szminki. Pierwsze to są tak piękne szmineczki, które tutaj mam z Yolse. Ja już je pokazywałam w ulubieńcach. Chciałabym Wam je otworzyć, żebyście zobaczyli. Te szminki są satynowe. To nie jest w żadnym wypadku mat. To jest typowa satynka. Natomiast one powiększają Wam troszeczkę usta, ponieważ leciutko mrożą. Ja mam trzy kolorki. Tak wyglądają. To są bardziej odcienie takiego rudego, czerwonego. Nie będę Wam teraz pokazywać, jak wyglądają na ustach, bo chciałabym pokazać Wam jeszcze inną szminkę, którą tutaj mam i którą na pewno będzie dużo pytań. Natomiast powiem Wam tak, ja z tych akurat szminek, pomijam to, że to jest po prostu przepiękne opakowanie, jestem bardzo zadowolona. Ja nie lubię szminek, które są bardzo matowe i które wysuszają usta. Tutaj pomimo tego, że mamy taką satynową wersję, może nawet nie satynową, welwetową, może w tą stronę, to przyznam Wam się szczerze, że ja jestem z nich mega zadowolona. Pokażę Wam kolorki, bo to... O, dobra, poukładamy sobie kolorkami, żebyście ładnie widzieli, jakie mamy kolorki tutaj, żebym nie musiała zaraz każdemu pisać w opisie. Więc tutaj macie kolorki, jakie ja posiadam. Na dole oczywiście zostawię Wam wszystkie linki, więc będzie można sobie zerknąć. Mam dwójeczkę, trójeczkę i czwóreczkę. Dwójeczka to jest Marilyn, trójeczka Steeler i czwórka Nude Beach. Nude Beach ja chyba dostałam na poprzednim Hello Asia. Natomiast tak, to internet do mnie zapoznała z tymi produktami i jestem jej za to mega wdzięczna, bo są po prostu przepiękne. A jak wyglądają na toaletce? Uff. Dobra, coś co zobaczyłam w pewnej dramie. Nie będę się rozwijać nad tym, jaka to jest drama. Natomiast to jest marka Laneige Tint Lip Bar. Tak wyglądają opakowania tego produktu. To jest taki malutki produkt do ust. Tutaj macie pokazane, jak powinny teoretycznie Wasze usta wyglądać. To cudo wygląda tak. I teraz uwaga. Jedno już używałam, drugie jeszcze nie, bo jeszcze nie miałam akurat okazji. Natomiast muszę to położyć, żebyście dobrze widzieli. Zobaczcie teraz. Ta-ta-ta-ta! Widzicie, że tutaj są dwa kolory? Tutaj są dwa kolorki, jeden jest jasny i czerwony, drugi jest zielony i czerwony. Co mogę Wam od razu o nich powiedzieć? To jest bardziej balsam, ja bym powiedziała, koloryzujący balsam. To nie jest tak, że to jest szminka długotrwała i utrzyma Wam się 12 godzin. Nie, nic z tych rzeczy. On jest połyskujący, jest taki właśnie bardziej jak balsam, pielęgnuje Wam usta, do tego dodaje fajny kolorek. Ja sobie wezmę jeden kolor, żeby Wam pokazać dokładnie, jak to działa. I teraz tak, macie dwie części. Pierwsza jest czerwona, druga jest jasna. Tą czerwoną malujecie wewnątrz ust. Tak? Odwracacie go i malujecie drugą stroną.
jeżeli macie ochotę mieć, widzicie, że to jest bardziej ciemne jest w środku i na zewnątrz jest troszeczkę lżejsze. Jeżeli chcecie mieć na przykład kolor na całych ustach, tak jak ja lubię, to wystarczy zrobić tak. Bardzo fajna forma balsamu, utrzymuje się u mnie całkiem długo, bo nie powiem, jeżeli chodzi o taki balsamik, to całkiem ok. Kolorków jest bardzo dużo, ja akurat wziąłam sobie taki różowy i czerwony. Też Wam oczywiście zostawię nazwy w opisie. Ja osobiście jestem z nich bardzo zadowolona i ja lubię takie balsamy. Ja lubię balsamy takie, które po prostu dają leciutki kolor. Nawet nie leciutki, bo już na tą szminkę, co miałam wcześniej, nawet całkiem mocno wyszło. Ale dają bardzo fajny kolorek, do tego pielęgnują usta. Nie czuć, żeby były jakkolwiek ściągnięte jak po matowych szminkach. Więc jeżeli ktoś lubi takie balsamy, to jak najbardziej, to może być dla Was. Jeszcze opcją, którą również zakupiłam na Yolce, jest kolejna szminka z Laneige. To już jest taki bardziej balsam koloryzujący. Tutaj nic nie pisze, nie jest napisane, ale nie wiem, czy Wam to wyfokusuje. Nie, pewnie nie. To już jest taka bardziej ekskluzywna szminka. O, właśnie mi się zauważam, że mi się zepsuła. To też jest taki balsam koloryzujący w odcieniach czerwonego. A ożywy, a co? Dzisiaj Ola zaszaleje, będzie miała 10 szminek jak czaszka. Ten balsamik jest bardzo połyskujący, bardzo mięciutki. To jest też taka szminka, gdzie potrzebujecie na przykład nadać sobie koloru na ustach i możecie iść dalej. Nie ma z tym żadnego problemu. To też nie jest szminka długotrwała, to też jest w formie balsamu, takiej połączonej szminki z balsamem. Natomiast jest tak przepiękny, tak dobrze się nim maluje i wygląda tak ekskluzywnie, że po prostu nie mogłam się oprzeć. Na pewno będę chciała jeszcze inne kolory wypróbować, więc dam Wam znać. Ich jeszcze chyba nie ma na Sephorze naszej. Więc spróbujcie, zobaczcie na Yolce. Pamiętajcie, ja dlatego polecam Yolce, bo Yolce jest po prostu tańsze. Pomimo tego, że czekacie na przykład, nie wiem, 2 tygodnie na przesyłkę, to te ceny, które są na Yolce, są naprawdę bardzo przystępne. Nie miałam z nimi nigdy problemów celnych, nie miałam z nimi nigdy problemu, że coś było złe, coś mi przyszło źle zapakowane, rozwalone, tym podobne. Wszystko jest jak na razie tip-top, więc ja polecam. Nie bójcie się tam kupować, bo według mnie nie ma czego. Oni naprawdę mają całkiem fajną obsługę, nawet ja czasami jak nie wiem co kupić, to po prostu wysyłam do nich maila, podpytuję i bez problemu mi odpowiadają. To by było na tyle, jeżeli chodzi o koreańską pielęgnację. Zakupiłam jeszcze, bo nie wiem czy wiecie w ogóle, ale na Yolce można zakupić produkty japońskie. No i Ola, grzebiąc sobie w internecie, mówi, nie mam zalotki, może sobie kupię. A ona mówi, gdzie, co i jak. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to było Shiseido. Shiseido. Ta nazwa mnie dobija. Więc zakupiłam sobie taką oto zalotkę Shiseido za bodajże chyba 40 zł niecałe. Ta zalotka jest trochę inna niż ta, która jest na rynek według mnie europejski, bo ona jest leciutko mniejsza. Natomiast bez problemu możecie ją tutaj przyłożyć do oka, nic Was nie chwyta, nie wiem, za skórę. Jest bardzo ładnie wyprofilowana, delikatna, dobrze zrobiona. Mam pierwszą, mam tutaj tą jedną 213, nie wiem, zostawię Wam linka na pewno do niej, która to jest. Tutaj w środku mam jeszcze zapasowe gumki, gdyby coś. Natomiast z tej zalotki jestem bardzo zadowolona. To jest jedna z fajniejszych. Bardzo ładnie chwyta, tutaj macie zresztą instrukcje, jak to dokładnie wygląda. Można sobie nią bardzo ładnie podkręcić rzęsy, zresztą ja dzisiaj mam nawet podkręcone, ale nie będąc samolubna, mówię, wezmę coś dla Was. Wzięłam jedną z ich popularniejszych również, to jest również zalotka Shiseido, to jest makula... Co? Nie mam żadnego pojęcia, jaka to jest nazwa. Nie powiem Wam tego. Nie mam zielonego pojęcia, wyczytajcie sobie sami. Natomiast taką zalotkę i taką oto maseczkę możecie wygrać w tym rozdaniu. Co należy zrobić? Wystarczy napisać mi 1, 2, 3, ile chcecie produktów, które polecacie mi z Korei albo z Japonii. Te, które na Was wywarły największe, że tak powiem, wrażenie, to może być szminka, może być toner, może być maska, cokolwiek. Natomiast to musi być produkt koreański. Albo azjatycki, może w tą stronę, bo nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie na Korei, bo jak widać, Japonia, Chiny też mają całkiem fajne produkty, więc może nie, Chiny nie, cofam to, Chiny nie, ale Japonia jak najbardziej. Więc tak, jeżeli chcecie wygrać, zostawiajcie komentarz z produktem z azjatyków, który na Was wywarł największe wrażenie i dla jednego szczęśliwca powędrują te dwie rzeczy. Więc tak, oczywiście termin, te wszystkie rzeczy macie na dole w opisie, więc zerknijcie.
Wyczekujcie mojego filmu z kuszynami, bo naprawdę będzie warto. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że jesteście ciekawe, jak te wszystkie produkty się u mnie sprawdzą, bo jestem bardzo. Także tak, nie pozostaje mi nic innego, jak życzę Wam miłego dnia. Dziękuję ślicznie, że byliście ze mną i że jest nas 5600. Mega, to po prostu wiecie, serducho, bum bum, bum bum. Więc tak, danke, 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 danke. Dzięki śliczne i do zobaczenia w kolejnym filmie.